Cześć, ja jestem Cydi i te na dole rzeczy to nie jestem pewny co oznaczają i skąd te napisy się wzięły, bo nic nie zmieniałem, ale pokazuje się jaka to jest wersja A0192. Nie wiem skąd to się wzięło, dlaczego to tam jest, ale nie powinienem chyba zwracać na to uwagi? Bo tak się wzięło i tyle i gramy moją ulubioną postacią, czyli Edenem, tryb zwykły czy Gridier? Tryb zwykły, zagramy Edenem sobie. Po prostu. Czemu nie? Box of... Nie jestem pewny jak to się nazywa, Box of Trinkets, może nie jestem pewny nazwy, ale dostajemy trinkety. Mamy statystyki całkiem przyjemne, niezłe tirsy. Obrażenia, no powiedzmy poniżej średniej, ale w połączeniu z tymi tirsami są spoko. Zwyższona szybkość też jest fajną rzeczą. Dużo szczęścia, Cube of Meat. Bardzo myślę fajny start. Na razie oczywiście nie mamy zbyt fajnego trinketa, ale oczywiście z takim pudełkiem, które nam co 4 pomieszczenia trinketa daje, no to prędzej czy później myślę coś fajnego sobie tam znajdziemy, chyba że oczywiście zaraz w tym item roomie znajdziemy fajniejszy spacebar item. No i mówiłem przed chwilą o Box of Spiders i z takim Box of Spiders mimo wszystko teraz w tym momencie zostanę. Bo jakby nie patrzeć tak, są to obrażenia całkiem spore, co 2 pomieszczenia, więc jest to fajna sprawa. Ja na razie sobie wyjdę. Wow, nasz trinket zadziałał tutaj fajnie, tylko że muszę teraz jakoś zebrać te wszystkie monety. Nawet bez jednej to ja będę zadowolony. Okej, ta jedna moneta niech tam leży, ale no nawet jeśli jest to taki trinket, jaki nam się wydostał jako pierwszy, to mimo wszystko myślę, przynajmniej jeden przedmiot dzięki temu trinketowi będziemy mieć ze sklepu, tak? Bo już nazbieraliśmy sobie takim jednym wybuchem, nawet nie używając sami bomby, uzbieraliśmy sobie właśnie tej kasy całkiem sporo. A jeśli tylko znajdziemy jakieś pomieszczenie tego typu, no właśnie, i spokojnie, myślę na kolejnym piętrze coś sobie w sklepie kupimy, jeśli oczywiście taki sklep znajdziemy. Mógłbym oczywiście tutaj też szukać secret roomu, bo miejsca, w którym taki secret room by był, są raczej, myślę, łatwe do przewidzenia. Czy super secret room, czy zwykły secret room. Ale nie będę w tym momencie na to tracić czasu. Okej, zabiłaś wdówko swoich. Ja teraz mogę spróbować podejść do ciebie jakoś właśnie z kostką mięsa. Ale mi to nie za bardzo wychodzi. Nie wiem, co ty tam robisz. Lejesz pod siebie. Więc zabijmy ciebie już normalnie. Zabijać swoich możesz. Pięknie. Nie była to najlepsza walka. Ale Cut on Nine Tails, genialny przedmiot. Damage się nam bardzo potężnie zwiększa i idziemy na piętro drugie. Piętro drugie! Wyszło spoko, jak na piętro pierwsze myślę. 2D, 4P, 2V, W6. To seed dzisiejszy. Do Curse Roomu zaglądać nie będę w tym momencie. Oczywiście, no straciłbym przez to Soul Hearta prawdopodobnie. Więc myślę, nie ma sensu, nie mam klucza żadnego. To jest dosyć przykra sprawa. Więc no, nie wejdę sobie do właśnie item roomu. Bateria, od razu sobie podnieśmy zanim to pomieszczenie się skończy. Nawet tą baterią skończmy to pomieszczenie. Pajączku dawaj. Kolejna bateria, 10 monet, nice, ładnie. Chariot, to coś co posłuży mi za otworzenie skrzynki. I zrobiłem to w złym pomieszczeniu. Ja chciałem otworzyć skrzynkę, w 100% użyłem chariota, żeby otworzyć skrzynkę. Absolutnie nie zrobiłem tego, żeby wejść do Curse Roomu. Skąd taki pomysł? Skąd taki szalony pomysł? No na pewno kupię kompas. A nie ma tu klucza niestety, więc zakupię też bombę. I stąd wyjdę? Tak myślę, że coś takiego jest spoko pomysłem. No, kompas jest oczywiście genialną rzeczą, jak milion razy powtarzałem w czasie nagrywania Isaaca, że mam nadzieję, że w sklepie będzie kompas. Mam nadzieję, że w sklepie będzie kompas. A jak już był, to często kompas, no ja w sumie nie chcę tego kompasu. Ale nie, z wielką chęcią, tak? Możliwość posiadania informacji, gdzie udać się dalej, w którą stronę iść, nie gubić się, no to oszczędza nam mnóstwo czasu i mnóstwo nerwów po prostu. Wow, 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 wow. Witam. No chyba zacznę od czegoś takiego i sobie to wszystko postaram się, no, wysadzić, tak? Chyba nic nie stoi na przeszkodzie, bo raczej mi się wszystko, co wrzucę, tak potem jak najbardziej zwraca stąd. Speed up jak najbardziej, fajna rzecz.
kasy po prostu mnóstwo. Tą kasę oczywiście postaram się wpłacić do Donation Machine, ale jeszcze nie teraz. Faded Polaroid to coś, czego nie będę podnosił. Bad Trip... nie podoba mi się oczywiście ani trochę, ale w tym momencie wrócę się nawet do sklepu, żeby zakupić bombę. Bombę już kupiłem wcześniej. A w takim razie kupimy sobie Bad Trip. Dlaczego? Ponieważ Bad Trip może zamienić się bodajże w Full Health, tak? Więc spoko rzecz. Spróbujemy. Raczej nie powinno być to trudne. Niestety nie dostałem żadnych super przedmiotów dzięki temu, że tu zawalczyłem. Ale czerwona skrzynka, no jednak zawsze kusi. Zawsze jest to możliwość zdobycia Soul Heartów czy jakichś fajnych przedmiotów, jakiegoś gapiego. Wiadomo, ciężko takim czymś pogardzić. A bossowie się trafili dosyć łatwi. Pin i Gerglingi to raczej problem żaden nie jest. Udało się uciec, więc odpalamy to. Jest to piętro dopiero drugie, no to znowu wracamy do bycia niezwykle powolnym. Sprawdziłbym przypadkiem. Nie ma tu Secret Roomu, niestety, bo takiego chciałbym użyć. Myślałem, żeby użyć właśnie, żeby do Curse Roomu się właśnie w ułatwiony sposób dostać. Ale niestety, nie tym razem. Tym razem też niestety straciłem życie w bardzo głupi sposób. Ale odpalamy pająki, może powinienem... Naprawdę? No to odpalam Full Health'a. Ale to nie zadziałało fajnie, to zadziałało beznadziejnie niestety. Więc sprawdzę, czy tu nie ma przypadkiem Super Secret Roomu. Przy okazji zgarniając troszeczkę kasy, mogę zgarnąć jeszcze więcej kasy. Ale jeśli tam nie ma Super Secret Roomu, to może on być w tym miejscu. No właśnie. Liczę bardzo mocno na jakiegoś Soul Hearta po prostu. Dostanę przeciwników. To mnie nie cieszy. No i co? Trzeba rozwalić bossa, przy tym nie obrywając. Wyzwanie dosyć spore. Ale postaram się to zrobić. Jest to Hunt. Jest to Hunt różowy. Ucieknijmy od niego na razie. Różowy Hunt jest Huntem dziwnym. Nie jestem pewny dokładnie, co robi. Wiem na pewno, że ma bardzo dziwne brimstone'y i ma mało życia. I udało się go rozwalić. Health up. Jest health up. Jest życie. Jest jakaś runa. Jera. Jest Krampus. Nie wiem, czy to dobrze, że Krampus. Nie jestem fanem oczywiście kolegi. Ale jak da nam oczywiście... no wiadomo, jak da nam... W złą stronę się kręcisz. Jak da nam węgiel, to jest w porządku. Ja bym sobie podwoił nawet tego Soul Hearta. Nie, no zachowajmy Jerę na Chesta, nie wiem. Nie mam pojęcia, czy jest na to jakakolwiek szansa. Powinienem przed bossem... Nie powinienem zajrzeć do Curse Roomu. Teraz powinienem do Curse Roomu zajrzeć? Nie, po prostu lecimy dalej. 7 minut na 2 piętra, dosyć wolno. Ale spokojnie. Więc zaczynamy znowu, zaglądając do takiego pomieszczenia. Złota skrzynka, jedna. Fajna rzecz, jak najbardziej. Może być tam super przedmiot, który wygra nam wszystko. Ale może tam być dwie monety, które stracą nam tylko i wyłącznie czas. I mógłbym jeszcze tam w środku oberwać i to by było raczej niefajną sytuacją. Więc myślę, nie będę w coś takiego się zabawiał. Item room będzie idąc tędy na górę? Tak jest, tak jest. Czasem, mimo że mamy kompas, tak to kompas nie oznacza, że dokładnie wszystko wiem. Dagaz, świetnie. Z takim dagazem ja bym zajrzał jednak do Curse Roomu. Może to być głupie, ale ja do Curse Roomu zawsze staram się zaglądać. No i tym razem niestety okazało się to być nieprzydatną rzeczą. I tylko i wyłącznie straciłem życie, ale jest to warte zaryzykowania, biorąc pod uwagę, jakie rzeczy czasami możemy dobre dostać z tych Curse Roomów. Brak grzybki. Myślę po prostu, z taką kostką miecha mogę im wjechać. Bo one strzelają rzadko, tak? Jak strzelą, to mamy potem dużo czasu, żeby ich zabić. Infestation, no tak sobie raczej. Infestation, jak się nie mylę, a prawdopodobnie się nie mylę. Po tym, jak coś nas trafi, to wypuszczamy pająki. Muchy oczywiście. Czyli, nic ciekawego, tak? Nie mam zamiaru być trafionym dużo razy. Prawdopodobnie będę trafionym dużo razy. Ale jednak nie jest to coś, z czego jestem zadowolony. Coś, z czego jestem zadowolony, to to, że mamy tutaj przed sobą sklep. Mamy też jeden klucz, żeby do takiego sklepu zajrzeć. I kasy to nam absolutnie nie brakuje. I mimo, że właśnie nasz przedmiot startowy od razu odrzuciliśmy, czyli właśnie Box of Trinkets,
czy jakkolwiek się ten przedmiot nazywa, od razu odrzuciliśmy, to jednak mamy dużo rzeczy dzięki temu właśnie dobrych. Mam Spurs jak najbardziej, dwa trinkety, Hive Mind, lepsze pająki, lepsze muchy, bomba, tabletka, znaczy no tabletka, Retrovision, nic ciekawego, ale wyszliśmy na tym jak najbardziej dobrze. Teraz wlecimy Hierofant. Gdzie jest moja Yera? No właśnie, panie Hierofancie, jak najbardziej jesteś genialną kartą i mamy teraz mnóstwo życia dzięki tobie. Ale teraz my przeciwników zabijmy, niech pająki tam się nie ruszają. Pająki, pająki odpuśćcie, nie odpuściły. Algis, nie chcę Algisa po prostu. Wiem, mógłbym bossa rozwalić na tym Algisie bez problemu. I jest to Bighorn, więc powinienem był bossa rozwalić na tym Algisie bez problemu. Nie spodziewałem się, że będzie, no każdy inny boss na luzie by padł. Ale Bighorn ma mnóstwo życia, walka z nim jest długa i taki Algis by się bardzo przydał. Nie to, że mam zamiar jakoś tutaj na tej walce obrywać, no absolutnie nie. Aczkolwiek no z takim Algisem no byłoby to po prostu 100 razy prostsze. No po prostu ma dużo życia gość, tak? Tyle. Mogę się starać, a i tak ta walka będzie trwać po prostu długo. Ale no wiedziałem, że i tak Yerę będę zabierał dalej, więc po prostu od razu tego Algisa zużyłem. No było to głupie, ale tylko i wyłącznie dlatego, że trafił nam się taki boss. Co nie zmienia faktu, że raczej już nie powinienem od takiego Bighorna oberwać. Chyba, że zacznie robić podwójne. To jest chyba jego najlepszy atak, te podwójne właśnie kule, którymi w nas rzuca. Ostatni raz się wychylisz i ciebie nie będzie. Rąś się? Koniec, nice. Hormony. Nie, Syntoil, okej, okay. Pomyłka. Syntoil, świetna sprawa, duży damage. Jest świetnie jak na razie, powinienem teraz zacząć naprawdę się spieszyć, żeby na deala z diabełkiem, na deala z boss rushem, znaczy się zdążyć. Też coś, co z chęcią bym zrobił, to właśnie, jak też mówiłem, curse roomy, fajna sprawa. Bombo, won. Sprawdzę, czy tu nie ma przypadkiem secret roomu. Nie ma. Taki secret room mógłby odznaczać oczywiście darmowe wejście do tego curse roomu, ale no trudno. Paperclip. A, mamy dwa trinkety, no to jasne, jak najbardziej. No niestety znów kolejny curse room, bez większego szczęścia, ale mam na tyle dużo życia, że jakoś mnie to absolutnie nie martwi. Te duże pająki są po prostu tak słodkie. Mimo, że pająków oczywiście nienawidzę, to jednak gdy są po naszej stronie i gdy są takie ogromne, no to jest to przyjemna sprawa. Runa tym razem to Haglas. Haglas jest fajne, ponieważ właśnie w połączeniu z naszymi trinketami, a raczej jednym trinketem, tak daje nam to dużo kasy. Powinienem tego zrobić oczywiście w innym pomieszczeniu, ale lenistwo wzięło tutaj górę w tej sytuacji. I pierwszy raz chyba udało nam się infestation użyć, tak, bo pająki z nas, znaczy muchy z nas wyleciały właśnie po tym, jak coś nas trafiło. To w sumie dobrze, że pierwszy raz tutaj oberwałem w tym podejściu. Znaczy nie w tym podejściu, ale od czasu, gdy mamy infestation, chyba pierwszy raz oberwałem. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc piętro dosyć długie, na szczęście wiem gdzie iść, znaczy no muszę praktycznie całe zwiedzać, jeśli chcę faktycznie odkryć i sklep, i item room. Więc zaczniemy tutaj od małego odstępu w bok, żeby właśnie odkryć, pięknie, żeby odkryć sklep, tak, co w sklepie będzie. Mucho, odsuń się. I dwie naraz? No nie za bardzo, ale gdy teraz się spotkają w miejscu, no to dwie naraz. Zobaczmy, co w takim sklepie mamy. Przedmiot za 15, nie wiem co to, Poki Go. Bardzo fajny, bardzo fajny. Jestem ogromnym fanem, ale jest spoko. Mamy 5-monetówkę, 5-centówkę, więc możemy kupić sobie Soul Hearta. I zobaczmy teraz te wszystkie runy, jakie powypadały. Blank Run, Dagaz, przyjemna rzecz. Zwraca nam się kluczyk. Hagalaz, spoko. Tego Hagalaz sobie użyję teraz tutaj, czemu nie? Właśnie, no takie Hagalazy rzadko kiedy są w jakikolwiek sposób przydatne. Ale w sytuacji, w której jesteśmy, są naprawdę bardzo, bardzo przydatne, chociaż może nie przesadzajmy, ale kasa. Kasa zawsze przydatna rzecz. No właśnie. Perfum my mamy, czyli Fear Shot, tak. No niech będzie, niech będzie. I tiersy nam się zmniejszyły. To w sumie spoko. Mogę pograć na tej maszynce. Nie ma problemu raczej, zawsze jakby się tam jakiś health up trafił czy coś takiego,
to bym nie pogardził. Tracę oczywiście na tym czas, ale patrzcie na tą armię much, jaką sobie teraz tutaj zrobiłem. Armię much, armię pająków, piękne rzeczy. Ale nie wiedziałem, że Fearshot daje Tearsapa. Warto wiedzieć, ten przedmiot dzięki temu nie staje się tak beznadziejny. A, Pokigo, tak myślę, co ta mucha robi? Czemu ona tak lata z nami i tak jest taka przydatna nawet? Oczywiście Pokigo te muchy nam daje. Chodźmy rozwalić Ragmana, wow. Wow. PJ's podnosimy. Anzus nie bierzemy, olewamy. Co to jest? Sworn Protector. Rzadko mam deal z aniołem, więc aż nie wiedziałem, co to jest. No gość lata koło nas i chyba gdy coś nas trafi, to jakoś rage mu się włącza. Nie, nie włącza mu się rage, po prostu lata koło nas. I lata koło nas. I tyle. Zadaje obrażenia w dotyku? Zadaje. A podniosę kawałki klucza, jeśli drugi też kiedyś znajdę, to... Bierz to? Jeśli kiedyś drugi znajdę, no to jasne, jakaś tam szansa na to, że Mega Szatana sobie pokonamy w tym odcinku jest. Zobaczymy. Tutaj się oczywiście cofam, żeby zobaczyć, co jest w Super Secret Roomie. Spoko. Czarne skrzynki mogą mieć dobre rzeczy w sobie. No, nawet czerwone ognisko miało dobrą rzecz w sobie. Więc sobie... A, miejmy pewność, rozwalmy to. Eternal Heart się przyda, bomby... A, akurat nam bomb troszeczkę brakowało, więc... Jest to rzecz całkiem przydatna. Kolejny Eternal Heart, no ten akurat jest kompletnie bezużyteczny. Ale dużo bomb to rzecz jak najbardziej przydatna. Tak tracimy na tym masę czasu, więc boss rush już praktycznie rzecz biorąc niestety odpada, no bo dwa piętra zrobić. Dwa piętra, prawda? Jesteśmy na depcach. Dobra. Dwa piętra w 5 minut, no ciężko będzie. Ale postaramy się to zrobić. Item room na górze, boss na dole. No to zwiedzamy oczywiście wszystko. Nienawidzę tych duchów, po prostu one marnują czas, najzwyklej na świecie marnują czas. Bo tak znikają, się pojawiają, jeszcze dużo życia przy tym wszystkim mają. Taka nieprzyjemna sobie duszna sytuacja. Nie wiem ile mam życia, ale życia raczej mam dużo. To pomieszczenie zawsze po prostu musi mnie jakoś złapać. Więc musiałem na spokojnie do tego podejść i tym razem się na to nie złapać. Chciałem tego gościa rozwalić dotykając go. No i w końcu się udało. Po wielu próbach. Niestety, ku mojemu zaskoczeniu, item roomu nie ma w tą stronę idąc. Oczywiście, skoro już tu jestem, mogę zajrzeć tutaj. Znowu jedna złota skrzynka, więc oleję to, tak? Tu sobie otworzymy secret room, żeby no, stworzyć sobie skrót. Olać jedno duże pomieszczenie. Rolliver, wow! Wow, wow, doktor Wowi. Witam. Nie wiem, czy jest to dobra rzecz, bo miałem pełne życie, teraz mam jeszcze pełniejsze życie. Ale niech będzie, niech będzie. Więc to piętro będzie bardzo krótkie. Bardzo krótkie, no stosunkowo. O, cześć Brimstone, nowy przyjacielu. Jak on coś trafi, to po prostu rozwali na małe kawałeczki. Jest to chyba mój ulubiony Pokémon z Pokigo. Jak nie ulubiony, to jeden z ulubionych. Jeszcze jest taki czerwony Brimstone, nowy duszek. Kidney Stones. To przedmiot ciekawy i fajny. I lepszy niż fasolka. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest. Glukoma, Blind Tears. Nie mam zielonego pojęcia, co to robi. Nowy przedmiot. A, ten laser jest piękny. Mój przyjaciel Brimstone. Spoko rzecz, szczególnie gdy po prostu w losowych momentach się odpala. Ale co to jest ta glukoma? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Kawa mi się trochę rozlała. Ale, dobra, zapauzuję. Oki. Więc, podniosę habit. Podniosę, nie mogę podnieść tą kartę, bo mam pełne życie. Karta się trafiła beznadziejna. Kluczyk sobie kupię. Z chęcią bym kupił też funny pack. Ale sobie odpuszczę. I cóż, jeśli zdążę, to mamy małe, bo małe, ale mamy szansę na boss rush, jak faktycznie się pospieszę. Bo to piętro, no, może uda nam się skończyć właśnie w minut 18. No, jak nie 18, to lekko ponad to.
No i zobaczymy, jak to będzie. Bloat jest naszym bossem. No taki sobie boss. Taki sobie boss, więc ja po prostu sobie tutaj stanę i będę w niego strzelać jak najmocniej tylko mogę. Bloat, z tego co pamiętam, nie może strzelać w górę. Może skakać na... Nawet tego nie potrafi. Więc fuck Bloat. Tu w Pixy dużo nam nie dadzą. A lekki tearsap, ale zawsze spoko sprawa. No i idziemy na depcy drugie. Mamy 2 minuty. A wiemy, gdzie jest boss. Boss jest daleko i kompletnie w złą drogę, w złą stronę jakby. Więc co? Na razie idziemy w stronę bossa. Liczymy na to, że po drodze znajdziemy jakąś kartę do teleportacji. Podniosę nawet, tracąc przy tym trochę życia. Jak w sklepie będzie jakaś karta, to też z wielką chęcią taką zakupię. Zobaczmy. Jest karta, Joker, Two of Spades. Od razu sobie pyknę. Od razu sobie to kupię. Ale tak poza tym, no to nic konkretnego. Podniosę sobie to życie, mimo że tak naprawdę jest to praktycznie strata tylko i wyłącznie. Więc mogę sprawdzić, czy przypadkiem tutaj nie ma teleportacji. I no raczej nie będzie tutaj nic konkretnego, przydatnego. No właśnie, więc mam minutę, Anzus. Mam minutę, żeby dostać się do item roomu. Wiem, gdzie on jest. Jestem za wolny, jestem zdecydowanie niestety za wolny, żeby to zrobić. Szkoda, bardzo szkoda, bo znowu jesteśmy bardzo blisko właśnie zdążenia na boss rush. Oczywiście cały czas biegnę, cały czas się staram, Gridzie. Nie pomagasz tutaj w tej sytuacji. Twoja przycena steamowa też nic mi nie daje, poszedłem jeszcze złą drogą. No to teraz to już nie ma szans. Znaczy, jeśli te pomieszczenia byłyby proste, to może? Zgin. 20 sekund, pyromaniak, fantastycznie. A co tu mamy? Anzus, syf, znaczy syf. A 10 sekund zabraknie, może 20, może 30. W każdym razie bardzo, bardzo mało. Szkoda, szkoda strasznie. Ale to przynajmniej nas umacnia w przekonaniu, że jesteśmy, kurczę, potężni. Biorąc pod uwagę, jak tutaj zniszczyłem te wszystkie pomieszczenia. Więc skoro już i tak nie mam czasu, mogę na luzie sobie zobaczyć, co znajduje się w Super Secret Roomie. Mogę sobie pozdobywać masę kasy. Nie śpieszy nam się nigdzie. Więc sobie tutaj nafarmimy pająków, nafarmimy kasy. Pobawimy się z żebraczkiem. Mogę w sumie tak latać z jednej strony na drugą. Więc dobra, teraz po prostu resztę tych rzeczy sobie wyklikam. Wracamy do pudełka pająków. No i teraz dla żebraczka damy kasę. Nie wiem w sumie, na co liczę od niego. Nie wiem, co ciekawego mógłby mi dać w tym momencie. Zobaczymy. Nie jesteśmy wystarczająco potężni, żeby rozwalić sobie hasza jeszcze. Zobaczymy, czy taką potęgę uda nam się zdobyć. Czemu to się przetasowało? A to jest maszynka do przetasowania, a nie donation machine. To ja nie wiedziałem. To ja nie wiedziałem o tym. Halo, halo. Chaos za 3 centy? Halo, chaos. Hero, hero fund. The moon. Temperance. Ex empress. Szkoda, że ten hero fund mi do niczego się nie przyda. Ale przetestuję sobie jeszcze. Mamy teraz chaos, więc money equals powers. To coś, co mnie jara. To coś, co mnie jara nawet. Więc znajdźmy tutaj jakieś kamyki. Te kamyki rozwalmy. Jasne. No życie mam maksymalne. Ale ja w tym momencie mogę sobie w tym sklepie jeszcze fajne rzeczy nakupować. Więc mamy money equals powers. Ale ja mogę to jeszcze porozsadzać i poszukać sobie jeszcze czegoś fajnego. BBF czy tam BFF mnie nie interesuje. Lina, która daje latanie za jedną monetę? Kurczę, fajna sprawa. Ale może coś jeszcze bardziej niesamowitego będzie. Nie ma niczego bardziej niesamowitego. Więc po prostu lecimy dalej. Ale zamiast donation machine w sklepie znaleźliśmy... Mamo, nie ma ciebie. Mamo, ty jesteś jeszcze? W sklepie znaleźliśmy maszynkę do przetasowywania. To jest coś nowego, to jest coś ciekawego. To jest nic ciekawego. Chociaż i tak bym to podniósł. Kurczę, no nie. Chociaż może dobrze, że nie podniosłem, bo teraz mamy szansę właśnie na zdobycie drugiego kluczyka z deala z aniołkiem. Fajna rzecz by to była.
Zdecydowanie. I wiemy, gdzie jest boss, tak? Wiemy, gdzie jest boss, prawdopodobnie idąc w prawą stronę. Takie mam tutaj przeczucie. Nie chcę mi się z nimi walczyć, bo oni mi tutaj muchy wszystkie zabiją. No już te muchy mi zabili. Ja specjalnie obrażenia nawet dostałem, żeby tych... Żeby tych much i pająków więcej nawet dostać. Specjalnie się zraniłem wiele razy, wchodząc w czerwone gówno. Absolutnie nie zrobiłem tego przez przypadek. Nic bardziej mylnego. Full health, świetna sprawa. Rozwalamy sobie grzybki. Mamy money equals powers, tak? Więc lecimy z tym. I magic mushroom. No każda taka moneta tak to plus 0,04, ale gdy tych monet oczywiście podnosimy tyle, no to jest to całkiem spora liczba, tak? Się sumuje. Więc lecimy oczywiście powoli na bossów. Myślę, na luzie sobie zdążymy w czasie, który posiadamy, właśnie na hasza. Tylko właśnie, czy ja będę chciał z tym haszem walczyć? Pomyślimy na pewno. Bardzo bym chciał teraz jakieś bomby zdobyć sobie, żeby no, te bomby zamienić na po prostu kasę. Czekam na ciebie. Klucze też fajna rzecz. A wróćmy się tu na górę, zobaczmy, co tu będzie. Złota skrzynka. Ja myślę w tym... Ej. Hagalas, okej, Hagalas. W tym pomieszczeniu. Tyle pieniędzy. Tyle pieniędzy, oczywiście czerwone gówna zaraz się zrespią. Ale masa obrażeń nam teraz doszła do przodu. Wracamy z Jerą i zaglądamy do tego miejsca. Znowu Bobskers. No niech ta klątwa już będzie. Nie jest to przedmiot zły. Nie jest to przedmiot jak najbardziej w porządku. Znaczy, jest taki sobie, ale fakt, że daje nam 5 bomb, a ja teraz bomby bardzo, bardzo lubię, szanuję i tak dalej, no to jestem zadowolony z czegoś takiego. Chodź tu, czabie. Jak zwykle dużo tego życia masz, trzeba cię dużo szczelać. A jeszcze kolejny boss. Nie wiem, jakim cudem nie oberwałem, bo wbiegłem prosto w fistulę. No, tym razem już oberwałem, więc... Karma wraca. I tyle. Speed up się przyda. Mamy 1 prawie kropka 5 prędkości. Wynik porządny. A wpakowałbym w sumie bombę do środka tego wszystkiego. Ale nie, po prostu zacznijmy od dołu. Porozwalajmy sobie tych przeciwników. Kostki. No, zanim oni się wychylą i tak dalej, no to trzeba na nich niestety poczekać. Ciekawe, jaki zasięg ma ta macka ogólnie. No, może nie będę tego sprawdzać. No, mimo wszystko to piętro zajęło mi ponad 5 minut. Więc dosyć długo. Jeszcze nawet zajmie więcej, ponieważ ja tu zajrzę do takiego jednego pomieszczonka, żeby zobaczyć, co jest w super secret roomie. Super secret roomie. Dużo życia. A jakbym miał tutaj cały czas właśnie kartę, która spawni... No tą maszynkę do zabierania kasy. Jest taka karta, która spełni maszynkę do zabierania kasy? Nie wiem, skąd ja to wziąłem. Jest czy nie ma? Może jest? Chyba jest. Nie wiem, wszystko mi się pomieszało. Co to jest? Coś nowego. Camo Andis. Okej. Lecimy dalej z Jerą oczywiście. I co, mamy 4 minuty. No... Nie jesteśmy super potężni, niestety. Jesteśmy mocni dosyć, jak najbardziej. I ja powinienem teraz naprawdę oszczędzać klucze. Chociaż nie. Żegnamy się w tym... O, ciężki wybór. Tears down. W ogóle mamy 3 tearsów. Ciężki wybór, ponieważ... No, mamy mało kluczy, więc wytrych jest fajną rzeczą. A rak zwiększa nam niesamowicie tearsy. No a kamek, tak? Szczęśliwy kamek, czy jakkolwiek shiny, czy no, kamek Pokemonów oczywiście zwiększa nam bardzo mocno obrażenia, tak? Więc wszystkie te przedmioty są świetne i muszę wybrać tylko 2 z nich. I tak dobrze, że mogę aż 2 wybrać trinkety. Do Cursed Roomu tym razem nie zajrzę. Jest to rzadka decyzja, ale jednak no straciłbym dużo na tym. Ewos mogę sobie kliknąć. Aczkolwiek nic no dobrego z tego nie wyszło. No rozwalę te grzyby, mimo że właśnie już nie mam
możliwości dostawania z nich kasy. I szkoda, ale jednak no myślę, obrażenia i darmowe skrzynki. Jeśli pójdziemy na hasza, tym bardziej darmowe skrzynki są złote skrzynki, do których kluczy nie potrzebujemy, są super, super sprawą. Boss jest daleko, a ja mam 3 minuty tylko, żeby do niego dojść. I nie wiem, czy zdążę. Nie wiem, czy zdążę, szczerze mówiąc. Za dużo tych przeciwników tutaj się zrobiło. Ja zaraz mogę jeszcze stracić szansę na deala, niestety. Jak tak dalej pójdzie, ty jeszcze żyjesz. Więc pora się ogarnąć i zacząć mniej więcej myśleć tutaj, grając w tą grę. Nie wiem, mogę to otworzyć. Piątka, tak, piątka to jest reset piętra, tak, czwórka to nie jest reset piętra. Rozwalę ich oczywiście. Więc, no, nie będę piętra resetować. Bo, no, chcemy hasza dogonić jakoś, tak? Mamy 2 minuty, mało czasu. Wiemy, gdzie iść, przynajmniej tyle dobrego. Tylko problem polega na tym, że ja mam coraz mniej życia, jak tutaj gramy sobie. Weź ty się otwórz na innych. Dzięki. Blankrun. Berkano, dobra, Blankrun. Hagelaz. Nic dobrego. Blankrun. Algis, nic fajnego, dobra. Idziemy na górę. Pajączki, pajączki, prawie mi nasyfił pode mnie. Kolejna runa wyskoczyła nam. Więc no, mimo wszystko po nią pójdę, zawsze to może być Dagaz. I jest. Więc mamy Solharta z powrotem. Amnizja. No wiem, gdzie jest boss, o tyle dobrze. Teraz mnie amnizja nie boli ani troszeczkę. Mam 1,5 minuty. Na luzie myślę, się wyrobię. Zbieramy kasę, obrażenia rosną. Już 8 obrażeń, to jest naprawdę wynik bardzo, bardzo porządny. Więc jest fajnie, jest fajnie. Rozwalamy bossa, liczymy na deala z aniołkiem. Albo z diabełkiem. Albo z diabłem, aniołem albo diabłem. Po co te zdrobnienia wszędzie? Nie mam pojęcia. Na luzie it lives, już nie? What? Wejście do Voida. Wejście do Voida tak wcześnie. Ale hasz. Ojojojojoj, ciekawostka, jera. Zobaczmy, co u aniołka. Zabijmy aniołka. Kuchcze, no nie wiem. Ja nie wiem. Ja nie wiem, proszę państwa, co się dzieje. Nie wiem, czy to wejście cały czas tam będzie. Nie mam pojęcia, co zrobić. Tyle opcji. Tyle opcji. Tyle opcji. Proszę tak nie robić. Wejście do Voida. Wejście do hasza. Wiecie co? Wiecie co? Ja... To może być bardzo głupia decyzja. Ale postaram się zabić hasza. Postaram się to zrobić po prostu. Mógłbym od razu polecieć na Voida. I miałbym, myślę, niezłe szanse tam. Tu sobie Jerę odpalamy. Oj, złego klucza użył debil. Co za debil. Co za debil, co za idiota po prostu. Podnosimy bomby w tym miejscu. Mam nadzieję, że to, że złego klucza użyłem, nie zaszkodzi mi i jakieś klucze będą w tych skrzynkach. Come on. Nie róbcie mi tego, dzięki Bogu. Dzięki kurcze Bogu. Może Boga w to nie mieszajmy, ale dzięki komuś. Na pewno. Jest kasa, są zwiększone obrażenia. I mamy 2 klucze, żeby teraz tutaj zajrzeć. No dużo gówna. Znaczy dużo, no gówna, no. Podniosę to. Chociaż to też kosztuje. Ale bad bombs są spoko. Bateria za 2 monety też jest porządną rzeczą. Tu sobie kluczyka użyję i... Celtic Cross? Czy Pandora? Kuszące są obie te wersje. Bo Celtic Cross to dużo nieśmiertelności. I ja bym podniósł jednak mimo wszystko. Wiem, że Pandora, nie wiem co robi na haszu, ale może robić coś niesamowitego, ale ja mam problem, mam naprawdę problem. Bo walczymy z haszem i ta walka nie będzie należeć do najłatwiejszych. Niestety. Postaram się, zrobię co w mojej mocy, żeby tutaj hasza pokonać, oczywiście. Ale... No, kwestia taka, że tego życia chciałbym mieć nieco więcej. Może powinienem od razu lecieć na Voida, ale też... Co się stało?
Co się stało? Nie wiem, ale byłem nieśmiertelny przez chwilę. Czego nie wykorzystałem niestety. Dobra, na początek stoimy tutaj. Kurczę, no nie! Uciekamy. Nie, nie, to, to jest porażka. To jest porażka po prostu. Znaczy, mam nadzieję, że nie jest to porażka i że nie będzie to porażka. Ale moje bullet hellowe skillsy dzisiaj wydają się nie być za bardzo w formie. I moje obrażenia wydają się nie być za bardzo w formie na zabicie hasza. Trzymaj coś takiego, przyjacielu. Dużo małych gówien leci w twoją stronę. Ale są to bombowe gówna, więc może coś takiego cię jara. Nie wiem. Spoko, robisz muchy. Mi to jakoś super nie przeszkadza. No pierwszy raz oberwałem w bardzo dziwny sposób. Nie wiem, co tam się stało. Coś dziwnego tam się stało. I mi się to nie podobało. Uniknijmy sobie tego. Może jak tak nas namawia, żeby chodzić po tych okręgach, znaczy po tych miejscach otwartych, no to tak też będę robił. Nie wiem, co nas na początku naprawdę trafiło. Coś dziwnego tam się stało. Uciekaj. Te muchy, te głupie muchy. Dobra, stoimy w miejscu, to gówno chciało mnie, po mnie wrócić. Jestem tu bezpieczny? Nie jestem tu bezpieczny. Tu jestem bezpieczny. Na początku walki coś się dziwnego stało. Nie wiem, co to było, ale mi się to nie podobało. O, próbujemy. A straciliśmy tego Eternal Hearta i ja wiem, jestem tego świadom i taki był wręcz jego cel, żeby go od razu stracić i żeby dzięki temu nieco więcej przeżyć. Okej, jej. Za dużo tych pocisków trochę lata. Haszu, ty się wychyl tam. Wychyl się, bo tak się chowasz przede mną. Tak się boisz, tak strasznie jesteś przerażony. Ja wiem, że ja mam firshoty tutaj. Dobra, szybki jestem o tyle dobrze, chociaż że ta część walki z haszem nie będzie okropna. No powinno być dobrze, ale nie wykrakajmy tutaj nic. A pączki? Pączki, za dużo pączków? Cześć, hasz. Co tam? Właśnie, nasze bad bombsy dają radę. Odsuńmy się jak najdalej, żeby te obrażenia były jak największe. I byłem źle ustawiony. Zrobione, dobra, mamy to. Ale co właściwie mamy? Drogę dalej? Z taką ilością zdrowia? Nie aż taką ilością zdrowia? Nawet jeszcze lepszą ilością zdrowia? Nawet jeszcze taką ilością zdrowia? Jakieś kamienie z X-em? Nie ma kamieni z X-em. Spróbujemy. Walka z Delirium z takim... z takimi statystykami będzie, powiedziałbym wręcz, że trochę niemożliwa? Ej. What? What? Ja coś źle robię? Ja stanę... Okej. Nie wiem, nie umiem wchodzić do dziur. Ale coś tam się złego stało. No i ten. Uwielbiam muzę na tym piętrze. Jest mega fajna. Mamy pająki, to jest też dobra sprawa. Tutaj dwa w jednym. Niestety nie dwa w jednym. Otworzę złotą skrzynkę. Mamy dobre rzeczy z tej złotej skrzynki. Z sekretnego pomieszczenia mamy... Mamy bomby. Spoko, bomby mogą być. Wiem, gdzie są bossowie. Zacznijmy od bossów ze strony prawej. Oczywiście mój plan jest taki, żeby Delirium znaleźć w ostatnim możliwym miejscu, a nie w pierwszym. Bo ja liczę na to, że oczywiście fajne przedmioty będziemy dostawać po zabitych bossach. Zobaczymy.
Percho się przyda. Z prawej strony w takim razie mamy dwóch bossów. Jeden jest bardzo daleko. Nie wiem, jak działają algorytmy. Ktoś mi pisał, że jeśli dwóch bossów jest koło siebie, to tam na pewno jest delirium. What? Są tu dwa miejsca, w których jest dwóch bossów koło siebie chyba. Ale może tak nie jest? Może mapa mnie troszeczkę tutaj oszukuje? I może faktycznie, jeśli jest dwóch bossów koło siebie, to jednym z nich musi być delirium. Chociaż dla mnie jest to... brzmi to przynajmniej jak totalna bzdura. Ale może tak jest, nie wiem. Cały czas ja nie mam pojęcia o tych rzeczach. No bo jest to trzeci raz, kiedy tu jestem. No właśnie, więc troszeczkę nie mam prawa mieć dużego doświadczenia. Podwójny Loki. Nie lubię tego bossa, bo on ma dużo życia, a walka z nim jest nudna. Nie jest ciekawa, nie jest trudna, jest nudna. Tak troszeczkę jak walka z Haszem na przykład. Dobra, nie delirium. Nej. Dlaczego? Dlaczego? Tu nie było na pewno dwóch bossów koło siebie, mój drogi widzu. Skąd to niby podejść? Znaczy, nie wiem, czy chodziło ci o to. Ale tak trochę mi to wszystko jeszcze nie widzi, że pierwszy boss musiał być delirką. Kuchcze, no nie. Ja po prostu w to nie wierzę, w moje szczęście. To nie był boss, który był najdalej. To był boss, który był najbliżej mnie, praktycznie. Bloat czy pin? Chyba pin. A pamiętajmy, że ta walka tak na początek jest prosta, bo to wszystko jest dosyć powolne. A z każdą chwilą robi się to wszystko nieco szybsze. Nie ma tych pocisków dużo, a i tak jakoś tak ciężko mi przychodzi unikanie ich. Eternal Heart. Fajna sprawa. Do, nie rób tak! Z dwóch stron nieładnie, panie delirium. Jakbym miał jakieś chyba rzeczy, które... Mamo! Mamo! Krampus! Jakbym miał coś, co pozwala mi... strzelać przez przeciwników, to taki Larry chyba był... zabierałby dużo, mnóstwo obrażeń dla bossa. Gerhdi mama. Mamo! Spokój! Wdówko, ty taka za szybka jesteś. Już zostań przy tym wolnym rapowaniu może. Chociaż nawet to... I to ci nie wychodzi pin, ty też jesteś szybki. To dopiero początek walki, a to wszystko już jest tak szybkie. Najgorsze, że ja nie mam nic, co by mi życie regenerowało. Rąście, spoko. Chociaż nie wiem, czy rąście mu życie zabierają. Najgorsza jest ta szybkość teraz. Bo nie wyrabiam troszeczkę z tym wszystkim, co się dzieje na ekranie w jednym momencie. Mama Gerdi, z tobą mogę walczyć. Mój zasięg jest wystarczający, gdy stoi w taki sposób, dobra. No. Celtic Cross. Ogarnij się i zacznij działać. Ustaw się jak najniżej. Ona cały czas tam jest? Nie, nie ma jej tam. Hunt. Małe hunty. Jak najdalej. To jest taktyka. Być jak najdalej od bossa. Jak najdalej od całej akcji. Więc stoję tutaj. Te pociski są tak dezorientujące jakoś. Trafiam go? Czasami trafiam. To dobrze. Big Horn. Oczywiście tutaj walczymy tak jakby z bossami, których już wcześniej spotkaliśmy w tym podejściu. Jest źle. Rozwal gówno. Myślę, że gdyby tylko nie to, że znaleźliśmy delirium w pierwszym bossie, na luzie byśmy rozwalili. Tak mi się... Mamo! To było kompletnie nie fair. Mamo, ty mnie oszukałaś. Aniołek, dobra. Byle dobrych bossów nam tu dawali. Ja mogę grać. Jak mama Gerdi na przykład, czy Chub. To jest porządne dosyć. Isaac już mniej. O, Ragmega. Czy Ragman. Mama. Wdowa. Chub. Za szybko to się zmienia wszystko. Witam. Kto tym razem? Who's next? Mama. Co mnie trafiło? Ej,
Znowu zostałem oszukany kompletnie. Znowu ktoś mnie oszukał. I to bardzo tym razem się z tym źle czuję. No bo zostałem oszukany. Zostałem bardzo oszukany. I to po prostu się... Tak się po prostu nie robi. Człowiek tu sobie gra, sobie się dobrze bawi, a go oszukują perfidnie. Nie dają żyć. Muzyka była, jakbym już wygrał. Mamo, jesteś tam? Pin! Nie, 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 ty frajerze, ty frajerze. Pin, ty straszny frajerze. Mamo, to się za szybko zmienia. Tak blisko, tak blisko, tak blisko, tak blisko, tak blisko. Tak blisko! Dlaczego Delirium było naszym pierwszym bossem? To byłoby wygrane, gdyby nie było, gdybym ja miał dwa słucharty więcej. Dzięki za oglądanie, znaczy dwa razy zostałem oszukany, bo dostałem obrażenia znikąd. Tak? Poza tym okej. Szkoda, bo było bardzo blisko, ale widzimy się jutro, cześć.